Cześć, witam Was, ja jestem Dorni. Dzisiaj sobie zrobimy taki przyrządzik do manuala, chyba tak to można nazwać, żeby ćwiczyć po prostu sobie balans na rowerze. Teraz Wam się tutaj wyświetla adnotacja do Godziek Brothers, oni też to zrobili i dali mi w sumie pomysł, żeby coś takiego zrobić. No i teraz co nam będzie potrzebne, to pierwsze co będzie nam potrzebne jako podstawa to dwie deski dwumetrowe, dosyć duże, dwie takie beleczki gdzieś na 8x5 chyba, one były takie długie, ale my sobie je chcieliśmy już, wkrętarkę, takie wkręty, teraz kamerzysta zrobi ujęcie ładne, piłę ręczną, jak i mechaniczną, miarkę, ołóweczek, w piórniku na pewno macie, no i okulary, żeby chronić wszystkie zasady BHP, żeby chronić swoje tutaj bezpieczeństwo. Urwał się tutaj ten gwint taki i trzeba go wymienić. Na razie to wygląda tak i troszkę jest to szerokie, ale później to po prostu sobie zrobimy boczne te beleczki i będzie ok. Tak się to teraz prezentuje. Zrobiliśmy to trochę niżej, żeby dłużej wytrzymała tylnia obręcz, bo jak będziemy się gibać na prawo i na lewo, to można zrobić znowu ósemkę do swojego koła, więc zrobiliśmy ją trochę niżej. No jak będzie przeszkadzać, to tu można też dołożyć jedną i w sumie tyle. Teraz robimy przód, tylko teraz już deski. No i co? I to będzie już skończone. O! Mówią o koronawirusie teraz, nie wiem czy będziecie słyszeć, policja jechała. Skończyliśmy, tak to się prezentuje, zaraz będziemy tutaj rower wsadzać i zobaczymy. To trochę jest moim zdaniem za nisko, ale no zobaczymy jak będzie to, tak? Dobra, wsadzamy teraz rower. Można tylko nawalić złapać. Już skończyliśmy. Tak to wygląda. Tutaj dołożyliśmy deskę i tutaj pod koło, żeby była po prostu wyżej i bardziej łapały te belki, nie? Czyli bardziej łapały te belki. No jak coś, to przecież będzie można je odkręcić wtedy. Ale no. Także ja będę jeszcze pisał, czy da się w ogóle z tego uczyć i zobaczymy wtedy. Także, jeżeli chcecie więcej takich filmów fajowych, jak coś robimy, to możecie zostawić łapkę w górę,
subskrypcję. No i w sumie to tyle. Trzymajcie się i cześć.